Halo, dzień dobry, witam serdecznie, witam gorąco, z tej strony Lufty i pewnie się znamy. A to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2017, tym razem. Razem ze mną jestem ja, czyli Lufty. Tak dzisiaj samotnie, tak jako, że nagrywam to w Dzień Wszystkich Świętych. Więc też chłopaków tutaj nie proszę ani nawet o pomoc, ani nic takiego, bo wiadomo, każdy ma swojego rodzaju sprawy. A my w dzisiejszym odcinku zajmiemy się troszeczkę nowościami, które pojawiły się na mojej farmie. Ci ludzie, którzy oglądali stream, na pewno wiedzą, widzieli może, czy też pamiętają, jak sprzedawaliśmy zboża, czy też robiliśmy różnego rodzaju misje na multiplayer. Ja robiłem dużo misji, nawet wam pokażę. Dosyć dużo misji zrobiłem, tutaj kilkanaście pól rozwinąłem i w ogóle, i zakupiliśmy kilka nowych maszyn na naszą gospodarkę. Tak jak przyczepę samozbierającą Pottingera. Po pierwsze Primo. Po drugie Primo, zakupiliśmy zgrabiarkę pottingerowską, kosiarkę pottingerowską i mega fajny siewnik Waderstadt, tylko nie wiem gdzie on jest. Proszę, Waderstadt siewniczek i do tego ten niesamowity ciągnik, jakim jest Pent Vario 724. Dlaczego taki ciągnik? Ponieważ sprzedałem Majora, Proximę, przepraszam, sprzedałem Proximę, bo żeśmy akurat tutaj, tak rozmawiałem sobie z chłopakami i mówili, że Proximę opłaca się sprzedawać z powodu tutaj tego, że ona jest mała, a można na niej sporo zarobić i ja też to tak wykonałem, że udało mi się to zarobić w jakimś stopniu na tej maszynie. Czekajcie, ja sobie jeszcze jedną rzecz tu zrobię. Zapomniałem. Dobra, okej. Ja sobie włączyć, żeby po prostu jak będę tutaj, żeby automatycznie było, by tak robiło, tak? Żeby było to lepiej, żeby nie restartowało. I kochani, lecimy pierwsze nawozy. Nawozy musimy dać, bo tu przeszła nam kolejna faza wzrostu naszej tutaj niesamowitego pola. Jak widzicie, mamy ścieżki technologiczne, co tutaj trzeba na to uważać, bo jest to bardzo fajna sprawa, ale też no niestety bardzo wygniata niestety pole, ale to nic, ale ścieżki technologiczne są, tak więc bardzo fajnie to wygląda. Ja sobie przyjadę tędy. Na razie objadę sobie dookoła, żeby nie robić ścieżek technologicznych potem na uwrotach wielkich. Będę też na pewno chciał przede wszystkim wynająć sobie przyczepę Joskina do przewozu zwierząt. Tak, planuję zakupić pierwsze krowy w naszą gospodarkę, dlatego też przygotowałem się pod krowy. Dużo zarobiliśmy z tych właśnie tutaj rzeczy, które były typu na przykład było bardzo dużo. Tego ja świateł nie mam włączonych, no, ja się pytam. Które były tutaj w silosach. Soja na przykład była w bardzo dobrej cenie do sprzedania, co zarobiliśmy też na niej bardzo dużo. Tak więc opłacalna, dosyć bardzo, nawet bym powiedział, że była opłacalna. No i trzeba przyznać, że to nam wyszło. Ale też no do pszenicy troszeczkę posprzedawaliśmy, która no jednak chyba nie była w najlepszej cenie, ale no postanowiłem, że trzeba już ją sprzedać. Szkoda było, żeby się marnowała. Dobra, wyłączyłem. Jak tu zrobić, że tędy było? Dobra, tędy tutaj. Jedźmy. Powinno dobrze to rozsypywać. Troszkę mam, niestety nie mam wąskich kół w zetorze i to był problem ten. Mam nadzieję, że uda mi się warsztat tutaj zrobić. Trochę za szeroko chyba pojechałem. Że uda mi się tutaj warsztat zrobić i będę mógł sobie automatycznie zmieniać te opony. Bądź też zakupię sobie na wąskich kołach do rozciewacza jakiś ciągnik. Ale nie wiem, czy to mi się uda, ale mam nadzieję, że mi się uda.
znaleźć takowy ciągnik z wąskimi kołami. Może wy w komentarzach podpowiecie mi, jaki ciągnik to powinien być. Okej, okay. Poszła faza, to już dobrze. Mogę sobie przyspieszyć czas. Tak na 120, żeby się jasno zrobiło. I sobie automatycznie polecimy sobie od razu zaraz siać fendem. Właśnie, bo chciałem wam tego fenda przedstawić, jak on wygląda. Fend, no dosyć pokaźna. Miał być Steyr, bo też tutaj Willy, który jest moim moderatorem na Twitchu, który zawsze pomaga w tworzeniu moich sezonów. No nie wszystkich, ale w niektórych zawsze pomaga i mówił właśnie, że opłaca się Sejma tutaj akurat brać. No ja za Sejmem nie jestem jakiś tam przekonany i dlatego też postanowiłem, że Fenda weźmiemy, bo był w bardzo podobnej cenie, chyba był tylko 10 tysięcy droższy. I oczywiście wszystko jest z kredytów, tak więc nie stresujcie się, kredyty jeszcze mamy do spłacenia na 50 tysięcy, jeśli się nie mylę. Tak więc no, też nie jest najgorzej. Dobra, okej. Okej, okay, zgaśmy, włączmy światła. Okej, okay. I wysiądźmy i przejdźmy się do Fenda. Fendem zaczniemy siać już soję prawdopodobnie, tak? Myślę, że soja byłaby fajnym właśnie tutaj na tym polu sprawą. Teraz tak, czym tu się zmieniało, co my chcemy zasiać? Dobrze. Nie ma wybierz nasiono? Dobra, fajnie. Kiedyś przecież było zawsze wybierz nasiono, jak dobrze pamiętam. A to akurat, jako że ten siewnik może być używany jako bezorkowy. Jakby nie można było, na Y się wymienia. Dobra, okej. Okay. Soja. Soja właśnie jest dosyć tutaj popularna. Rzodkiew jest także oleista. Ale nie, soja... Zasiejmy sobie soję, skoro już tutaj tak to będzie wyglądać. Myślę, że to będzie dosyć fajna sprawa, żeby była soja akurat. No i będzie fajnie to wyglądać. Tak mi się wydaje, że soja będzie akurat ciekawą tutaj. Czekajcie, ciekawym tutaj pomysłem. A kurde, właśnie kierunek mi się włączał, muszę to wyłączyć, żebym się nie włączał. I kochani, przede wszystkim chciałem wam powiedzieć, że w tym odcinku udało mi się też dodać kilka radii internetowych, czy też nieinternetowych do słuchania. Takich podstawowych, najbardziej podstawowych. Też tutaj dużo też zauważyłem, że akurat Rafik coś takiego dodał. Po radiach internetowych, ale ja powiem, dodałem troszeczkę inne też radia internetowe. Bo akurat... Jedźmy. Zaprostujmy. Ops. Okej, okay, dobra, poszedł. Radio internetowe, takie jak zaraz wam pokażę, jakie. RMF FM, RMF Max, SK Lublin, Radio Party, które niestety przycina, SK Impreska i SK Club. Takie podstawowe radia dodałem sobie do Farminga. Jeśli ktoś by chciał właśnie taki poradnik, jak to zrobić, bo Rafik troszeczkę to źle wytłumaczył, ale akurat Rafik wytłumaczył tak o pierwszy bardzo fajnie, tak. Tylko że no po prostu nie zauważył pewnych spraw, które ja wiem z jeszcze moich przygód w radiach internetowych, na przykład jak w Radio Party jeszcze kiedyś grałem. To akurat wiem troszeczkę więcej o radiach internetowych, tak mi się wydaje. I też wiedziałem, jak to ustawić. I jeśli ktoś by chciał właśnie taki poradnik, to piszcie w komentarzach. Chętnie wrzucę wam, jak to wygląda, jak to działa, jak trzeba popodpisywać wszystko. Tak więc, jeśli chcecie, to komentujcie. No i przede wszystkim, dzisiaj nagrywam ten odcinek w Dzień Wszystkich Świętych, przed jeszcze wyjazdem na groby, bo ja najczęściej co roku zawsze, znaczy nie zawsze, co roku jeżdżę na groby dopiero po południu. Powód chyba tego jest dosyć prosty i bardzo dobrze znany, że nie lubię tłoku. Strasznie nie cierpię tego tłoku świątecznego. Oj, świątecznego, tego tłoku Wszystkich Świętych. Tłok Wszystkich Świętych jest dla mnie naprawdę bardzo trudny i bardzo ciężki. W ogóle nie lubię go, bo strasznie wszyscy, kurde, zawsze jeżdżą w ogóle
Masakra. Jest tyle ludzi zawsze u nas na cmentarzu komunalnym na Majdanku. Naprawdę, jest bardzo dużo ludzi i ja nie cierpię tego zgiełku. To jest tak dla mnie... Po prostu, ja nie lubię jak na cmentarzu jest dużo osób. To po prostu ani nie możesz rozmyślać, ani tak nie możesz tego jakoś tak inaczej przyjąć. Tego po prostu tak dużo ludzi patrzy na ciebie, tak patrzą, oceniają, kurde, i paty cukrowe sprzedają. Tak więc no to też jest troszkę takie... No, dosyć niefajne, ale no co zrobić? Takie mamy czasy. Już od poniedziałku będą bombki w sklepach do kupienia, tak więc nie jest źle. Ale no niestety, takie są, takie czasy doczekaliśmy. Kiedyś pamiętam, że jak jeszcze byłem młodszy, to pamiętam jak zawsze rodzina zawsze się spotykała, kurde, na tych igrowach i to było właśnie najgorsze, co pamiętam, że rodzina się spotykała na grobach i dopiero wtedy rozmawiała, bo wcześniej nie miała czasu rozmawiać. Przepraszam, a mikrofon mi troszeczkę tu opadł. No niestety, mikrofon troszeczkę mi opada, będę musiał go troszeczkę podreperować. Ale to na pewno nareperujemy go. No właśnie, i tak, te troszeczkę Wszystkich Świętych jest dla mnie właśnie takim świętem za bardzo dziwnym, bo czas zadumy jednak powinien być, wiecie, taki jednak w człowieku powinien być, a nie niż za bardzo tak, że o, rodzina się spotyka nad grobem. To dla mnie to jest dziwna sprawa, ale no mniejsza z tym. Co ja kolejnego tu chciałem wam powiedzieć odnośnie już tej serii. Już skończmy, że te święta są takie, jakie są. Ciężko powiedzieć, że to świętami, ale no są, wspomnienie Wszystkich Świętych. Ale najważniejsza sprawa co do tej serii. Planuję sobie zakupić pole numer 21 albo też 16 w tamtych kierunkach i będę chciał połączyć to pola wszystkie 6, 12, 16, 21, 26 i 29 w jedno pole. Tak, w jedno pole. Dlaczego w jedno pole? Ponieważ jeśli, tak wydaje mi się, też rozmawiałem tam dużo z Kaziem i Kaziu mówi, że no nie oszukujmy się, ale niektóre pola są za małe do farminga jeszcze do tych maszyn, które są. Do tych maszyn, które są, bo maszyn jest naprawdę, są duże, bardzo duże. No i akurat kręcenie się przy takich tutaj polach, no jest dosyć słabe, bym powiedział. Ale myślę, że też uda mi się to jakoś wykombinować z tymi polami, żeby właśnie nie połączyć, żeby było większe. No nie oszukujmy się, kupię sobie większy siewnik. Nawet ten siewnik Waderstada jest do tego pola jest za duży, no nie? Nie oszukujmy się, no ale pole jest wielkie, a tym siewnikiem się bardzo dobrze robi i bardzo szybko. I to też jest duży plus, bym powiedział, tego, ale no co zrobić, no działa to jak to działa. No ale siewnik kupiłem sobie większy, bo na pewno będę szybciej siał dzięki temu, będę mógł większe obszary siać. Następnym na pewno elementem mojego tutaj będzie też agregat do tego właśnie tutaj sprzętu, jakim jest mój pędzior i kombajn. Kombajn też będę myślał. Na pewno nie będzie to Rosselmasz. Mogę wam obiecać i na pewno Sowon nie przyjdzie i go nie popsuje. Na to na razie przynajmniej liczę. A jaki to będzie kombajn, nie wiem. Mam nadzieję, że jakieś pomysły wy mi podsuniecie, bo chciałbym, żeby ta seria była też dzięki waszemu wsparciu tworzona. Pewnie jakbyście jakieś podpowiadali właśnie fajne elementy, które można było dodać. Jaki akurat miałby to być kombajn. Ja osobiście myślę, że fajnie jakby to był kombajn jakiś nowy, na przykład Massey Ferguson, ten taki mniejszy, ten wcześniejszy niż Delta. On jest bardzo fajny też. No ale nie wiem, zobaczymy. Wszystko wyjdzie, szczerze mówiąc, w praniu, więc wtedy dopiero się coś to okaże nam tu wszystko. No i tak to mniej więcej wygląda. Co jeszcze więcej tutaj będę chciał wam powiedzieć, nie wiem dlaczego, ale czas mi się zmienił. Zmniejszył się. Tak to wolno będzie to leciało, a tak troszeczkę szybciej i na pewno troszkę misji znowu dzisiaj powykonuję sobie, akurat mam czas, bo jutro dopiero do pracy idziemy, tak więc dopiero jutro będę miał mniej czasu, ale no myślę, że jakoś to będziemy ogarnieć wszystko, tak czy siak. Ale fajny ty siemnik Waderstadt, podoba mi się bardzo siewniczek. No i na pewno coś trzeba będzie myśleć już o krowach, robić pod krowy, na pewno trzeba będzie
Jakąś łąkę tutaj pod krowy myśleć. Jedną łąkę wiem, że koło świń jest. I tamtą na pewno będę chciał wykorzystać. I na pewno będę chciał wynająć sobie niektóre maszyny, tak? Wynająć sobie na przykład... Wynajmę sobie do przewozu krów, żeby kupić krowy. Bo po co to kupować, skoro ja tego chcę przewieźć. Praktycznie mi więcej to nie będzie... Będzie stało i się marnowało, szczerze mówiąc, na gospodarce. A wynajm jest dużo mniejszy koszt i można tym też dobrze zagospodarować i się pobawić, tak więc jest bogato. Kurwa, zamiast podnieść to wyłączyłem siewnik. No i zobaczcie, jak mi mikrofon spada. Mikrofon mi strasznie tutaj się spierdziulił. Spierdziulił mi się mikrofon. No i o, ciągnie mi do dołu i spada. Trzeba będzie coś wymyślić w związku z tym mikrofonem. Może nawet dzisiaj to już może sobie odpuszczę, ale może tutaj w pracy wykombinuję jakąś rurkę, taką przeciwwagę fajną stworzyć. Może się uda, zobaczymy. Ale dobrze mi się sieje tym siewnikiem, bardzo dobrze mi się sieje tym siewnikiem. Szybko mi to idzie właśnie. Więc powiedziałem, że tak szybko mi to pójdzie zasianie tego pola. Tu zobaczcie, jeszcze z 5 przejazdów i będzie po polu całym. Ale też dobrze się ciągnikiem tutaj jeździ mi z kierownicą. Z kierownicą akurat sieje się bardzo dobrze. Ora się tak samo dobrze, bo powiem wam, że jak orałem tym 12-skibowym pługiem zagonowym, co jest tutaj w farmingu, też mi się orało bardzo dobrze. Nie spodziewałem się właśnie, że będzie tak fajnie mi się orało tutaj właśnie kierownicą i właśnie tym pługiem. Bo no w misji robiłem chyba magnumem, jeździłem case'em, jeśli się nie mylę. Naprawdę jeździło mi się niezmiernie fajnie tym pługiem, bo pług był bardzo fajnie zwrotny i można było bardzo fajnie nim szybko orać przede wszystkim. Bo jechałeś te 15 tam na godzinę chyba. Tam ile tam jechałeś, na 10 to jechałeś i cały czas po prostu to ci ubywało i ubywało, widziałeś jak to ci ubywa. Chyba fajna sprawa. A też bardzo fajnie w tych misjach poznałem sobie kilka nowych maszyn i zastosowań. Zobaczyłem bardzo fajną właśnie Joskina beczkową, który nie rozlewa z tyłu, ale akurat podaje automatycznie do ziemi przez system tych rur, takich co prowadzą do ziemi, jak to się dokładnie ten system nazywa. Ale ten właśnie system bardzo fajny też. Mi przede wszystkim bardzo odpowiada właśnie taki system rozlewania graniowicy. I co więcej mogę wam jeszcze, kochani, powiedzieć przede wszystkim, że trzeba zacząć właśnie ostro już, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. I myślę, że krowy mi w tym pomogą. Koszt utrzymania i rozmnażania będzie, mam nadzieję, że niewielki krów, ale myślę, że też uda mi się zarobić i będę miał po prostu większą możliwość zakupu pól. Ponieważ pierwsze pole zakupimy w przeciągu najbliższych 2 odcinków, bo wtedy myślę, że uda mi się zrobić pierwszy, znaczy zrobić kilka misji zrobię, to na pewno jeszcze jakieś tam pod najpotrzebniejsze sprzęty zakupię i na pewno zakupię całe palety tutaj nawozów, nasion i oprysków dla właśnie tutaj tego całego zamieszania. Będę chciał opryskiwacz jakiś kupić w miarę dobry. Nie wiem jeszcze jaki, ale na pewno będę chciał dobry opryskiwacz kupić, bo opryskiwacz tutaj będzie bardzo potrzebny, żeby nie tylko samymi nawozami w tych fazach wzrostu, ale też żeby opryskiem troszeczkę wzmocnić nasze roślinki, żeby miał jednak tego strzała, kurczę, popa bym powiedział, od chemii jednak. Myślę, że to też uda nam się, ale jak to się nam uda, trochę po krzaku przyjechałem, ale to nic. Jak to nam się uda, wyjdzie w następnych odcinkach, szczerze mówiąc. Na dzień dzisiejszy ja wiem tyle, co i wy, czyli nic. Na razie wiem, że tu mamy podstawowe rzeczy, które musimy tutaj zrobić. Okay, ja sobie wezmę tak ładnie. Tutaj postawię. To sieje tu, bo to omijaczek był. Też jakiś chyba omijak był, tam wrog chyba jest omijak. Przejedźmy. Zobaczcie, na to pole potrzeba nam niecałe 10% całego zbiornika z nawozami.
Tak, kochani, ja wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że zostawicie pozytywne komentarze w tym odcinku. I nie tylko w tym odcinku, w innych odcinkach też. Zapraszam przede wszystkim do chłopaków, do ekipy całej. I dziękuję serdecznie. Zostawcie pozytywną łapkę w górę. I do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć!